tak jak rozmawiałem z zawodnikami, e, ja już w tej chwili głośno nie powiem, że Skrazdo będzie Mistrzostwo Polski, a reszta będzie się bić o srebrny i brązowy medal. Teraz tak, patrząc tylko na skład, abstrahuję od zgrania, bo jednak e, no, za skrą przemawiają lata występów w, w podobnym składzie, to należy, moim zdaniem, po 33,3 dawać procent szans. I Resowi, która ma no, gigantyczne gwiazdy, no i Zaksi, która ma i Sebastiana Świderskiego, i Pawła Zagunnego, w ogóle pozyskała pięciu, pięciu zawodników, Bo jeszcze doliczmy Patryka Czarnowskiego, doliczmy Piotra Gacka. Naprawdę, to jest, to, jest, to jest drużyna gwiazd. W tej chwili Skra nie musi wcale sięgnąć po złoto. No myślę, że możemy się tylko cieszyć, bo i, i myślę, że skrze będzie troszkę łatwiej, bo może wreszcie nie, nie będzie faktycznie takim stuprocentowym faworytem, co czasami mieli, że tak powiem, zarzuty czy, czy troszkę im to ciążyło w jakiś sposób, uwierało. E te wszystkie trzy zespoły, które wymieniłeś, a zwłaszcza te, te dwa, no nie nowe przecież zespoły o uznanych markach i które cały czas budują e, swoje składy, komponują, dobierają coraz to nowych zawodników. No Można powiedzieć, że spora rewolucja w Zaksie nastąpiła, tu ogromna. E, res, resowi też transfery no, mogą się podobać. E, są duże oczekiwania. E, natomiast no, te zespoły muszą się w jakiś sposób stworzyć. Skra jest, można powiedzieć, zespołem już gotowym. Nawet wiemy mniej więcej, co mogą grać i jak mogą grać. Natomiast dysponują też y, zawodnikami jeszcze młodymi, rozwojowymi, y, którzy, którzy też mogą pokazać się z bardzo dobrej strony. Sam jestem, czekam z, dużym, z dużą niecierpliwością i z dużym zainteresowaniem, i nawet się cieszę, że, że nie musimy wskazywać tak od razu, kto będzie wygrywał, kto przegrywał, i oczekuję wielu niespodzianek. No właśnie, też będą niespodzianki myślę, jeśli chodzi indywidualnie o siatkarzy, bo wyskoczy nam parę e, perewek. To by jest niezręcznie mówić, ale ja ci powiem na kogo ja czekam. Na to, że, że twój syn, e, będąc mając komfort bycia pierwszym rozgrywającym w Częstochowie, bez obciążeń, bo drużyna ta e, nie jest przytłoczona presją, że musi stanąć na podium za wszelką cenę, choć oczekiwania pewnie e, są spore. Może naprawdę Fabian e, błysnąć. Powiem ci, ci tego wcześniej nie mówiłem, jeden e, z trenerów e, drużyn ligowych z czołówki. Dodam powiedział, że zrobi wszystko absolutnie, żeby twój syn w przyszłości, w przyszłym sezonie zagrał w jego drużynie, bo, bo teraz, budując zespół ligowy, trzeba go oprzeć na najzdolniejszych Polakach przede wszystkim. Dopiero później mhm. przy, przy tym systemie, przy ograniczonej liczbie obcokrajowców brać chłopaków z zagranicy. I ten, kto właśnie tych najzdolniejszych polskich weźmie, będzie miał wszystkie atuty w ręku. No, troszkę jest taka, taka prawda. Ona jest yy, faktycznie do, okrutna. Ten rynek yy, polskich zawodników strasznie się skurczył. Zespoły przezorne, dobrze zorganizowane czy yy, można powiedzieć stabilne finansowo, no, bardzo perspektywicznie myśląc, faktycznie podpisują prokontrakty czy wstępne kontrakty już yy, z nastolatkami. No, mój, mój, mój syn też się zaliczał do takiej grupy, gdzie. Przecież AZS Częstochowa sięgnęła po niego, gdy był osiemnastolatkiem, jeszcze był w trakcie szkoły Mistrzostwa Sportowego. Polski Związek wyraził zgodę, na, zaliczył to jako na kolejny etap rozwoju sportowego. Szkoły nie przerwał, ale kończył szkołę w spale, ale już nie uczęszczał do tej szkoły na, na codziennych zajęciach tylko był takim eksternistycznym, ale tu trzeba dodać do, do, do Fabiana jeszcze i Pawła Zatorskiego, i Łukasza Wiśniewskiego. Piotr Nowakowski e, też moim no Piotr zdaniem. Piotr Nowakowski to, to jest o ten jeden szczebelek dalej. Ale moim zdaniem to też będzie zawodnik, o którego będą zarobić się absolutnie wszyscy. No myślę, że cały czas oczekujemy na, 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 na Zbyszka Bartmana, takiego, na którego będziemy naprawdę mogli liczyć, ustabilizuje formę. E, Kuba Jarosz, także te, te młodsze pokolenie jest bardzo ciekawe, zróżnicowane. Kilku, kilku chłopców robi postępy szybciej, kilku robi stabilniej i do przodu. No, wrócę do Fabiana o tyle mi niezręcznie, ale to jest pozycja rozgrywającego, to bardzo trudna, i no i tutaj z wiekiem on powinien iść do przodu. Można powiedzieć, że talent posiada, ale ten talent trzeba cały czas szlifować i trzeba go wykazać na coraz wyższych szczeblach odpowiedzialności, a granie i prowadzenie zespołu już ekstra klasy plus ligi to jest duża odpowiedzialność. A dodatkowo no, mam nadzieję, że on wejdzie już w ten cykl tak samo reprezentacyjny seniorów bardzo mocno, a nie tylko tak troszeczkę z boku i, i ten sezon w jakiś sposób uważam, że Fabian nie dostał szansy i miał reprezentacyjnie stracony.